filmowy, teatr radiowy przedstawia. No! Słuchowisko domowego teatru radiowego pod tytułem Odlot. Ale się najadłem. Dzisiaj obiad był naprawdę super. Starałam się, żeby ci smakowało. Chciałam, żebyś był zadowolony. Wiadomo, mężczyzna jak jest głodny, to jest zły. A jak się naje, to staje się leniwy jak kot. Zadowolony? To była fantazja smakowa. Zawiasy wołowe, kopytka, kapusta zasmażana. Jedno tylko mnie martwi, że chęcią wyciągnąłbym się na kanapie jak kot i pospał. Tak, tylko to znowu spodnie nie będę mógł dopiąć. Jedyny dobry sposób, aby nie przytyć, to jest ruch. Wtedy spalisz kalorie i nie tyjesz. Masz rację. Pojadę do lasu na rowerze. Będzie troszeczkę ruchu, wysiłku i zdrowym powietrzem się pooddycha przy okazji. Jedź, tylko pamiętaj, bądź ostrożny i załóż kask. Jest tak gorąco, nie będzie mi potrzebny. Nic się nie stanie. Będę za godzinę z powrotem. Myślę, że parawan możemy rozbić w tym miejscu. Jest luźniej, nie ma ludzi, będzie bezpieczniej przy tej pandemii. Wiesz, ja bym postawiła go troszeczkę dalej. O, tutaj jest czysty i suchy piasek. Dobrze, jak sobie życzysz. No i gotowe. Możesz posmarować mi plecy? Oczywiście, z przyjemnością posmaruję ci plecy. Ale później ty mnie. Tak jak przed pół wiekiem. Sam nie wiem, kiedy to zleciało. Popatrz. Plaża, morze wcale się nie zmieniło. Zresztą ty prawie też nie. Jedynie mnie zrobiło się dużo więcej niż przed laty. Przestań być złośliwy. Zawsze mówisz, że prawie czyni dużą różnicę. W twoim przypadku raczej nie. No, jak miło tak poleżeć na plaży. Spokój, szum morza, krzyk mew, żadnych dookoła osób, kapitalny relaks. Tylko to dziecko jakoś tak pruje gębę. Chyba wykrakałeś. Idzie jakaś para. Przepraszam. Przepraszam, ale państwo leżycie na naszym miejscu. Panie, od kiedy na plaży są numerowane miejsca? Przecież to nie teatr. Chociaż czasami też jest na co popatrzeć. Żartuje pan? My z żoną wczoraj tu leżeliśmy i to są nasze miejsca. Tak, wczoraj tu leżeliśmy i zarezerwowaliśmy sobie to miejsce. Jak? Byliśmy kijek w piach. O, widzi pan, jest tu, obok, metr od państwa koca. No tak, faktycznie. Jest. O.
To znaczy, że państwa miejsce jest tu obok. Proszę, niech państwo rozkładają kocy i się kładą. Ale jest pani spostrzegawcza. Zobaczyć kijek wbity w piach na plaży? A tak a propos. Kijek pani znalazła. A wie pani, jaką bułkę jest najtrudniej znaleźć na plaży? No jaką? Kajzerkę, wrocławską, czy może bagietkę? Tartą, moja droga, tartą. Ważne, że jest nasz kijek. No dobrze. Och, Ryszard, możemy położyć się tutaj. Przepraszam, ale dlaczego tak zależy państwu na tym miejscu? Wie pan, to może wydawać się nieprawdopodobne, ale tutaj przypływa i baraszkuje w wodzie cała rodzina delfinów. W Bałtyku delfiny? Żartuje pan? Wczoraj to widziałem, jak jeden facet pływał razem z nimi. Było na co popatrzeć. Nie wydawało się panu? Niesamowite. A może mieliście zakrapianą imprezkę wczoraj na plaży? Panie, od tygodnia jestem abstynentem. Na urlopie nie piję, nie palę. No i wie pan co? No też nie robię przez cały urlop. Bez przesady, ale to ostatnie. To mógłbyś sobie odpuścić. Jak żadnych używek, to żadnych. Sama przed urlopem mówiłaś, ten urlop spędzimy bez używek. O, widzi pan? Już płyną. Faktycznie, jakie piękne. Jak pięknie skaczą po falach. Co za wspaniały widok. Ale ich jest dużo, chyba z 15 sztuk. I jak blisko plaży podpłynęły. Nina, zrób im zdjęcie. A może wejdziemy do wody z nimi popływać? To chodźmy, ale powolutku, bo mogą się spłoszyć i odpłyną. Ja wezmę fajkę do ust. Będzie łatwiej oddychać. Ma pan też taką fajkę do pływania w wodzie? Mama, możemy iść. Fantastycznie, chodźmy. Zimna ta woda. Czuję pomimo upału chłód. Na całym ciele dostaję jakieś dziwne dreszcze. Co to się dzieje? Otwiera oczy. Zaczyna odzyskiwać świadomość. Gdzie ja jestem? Gdzie ta plaża? Morze? Delfiny? Co się stało? Moja głowa! O kurczę, jak mnie boli! Miał pan wypadek na rowerze. Uderzył pan głową w kamień. Dobrze, że ci państwo tędy przejeżdżali i pana znaleźli. Później zadzwonili po pogotowie i dzięki nim pan żyje. Ale teraz idziemy na badania do szpitala, sprawdzić czy nie ma obrażeń wewnętrznych. A prosiła mnie żona, żebym założył kask ochronny. Już nigdy nie wyjadę na rowerze bez kasku. Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Pomysł słuchowiska Włodzimierz Podgórski. Wystąpili Janina i Włodzimierz Podgórscy, Małgorzata i Ryszard Sitkowscy oraz Andrzej Majcher. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.